Jeden z najcięższych parowozów zachowanych do dnia dzisiejszego, te Y4219. Większość tych parowozów już nie wyjedzie na szlak. Niektóre czekają w swojej kolejce do remontu, a niektóre już nie. Słynny OL49100. Raczej już nie wyjedzie na szlak, chociaż kto wie, no ten na pewno nie wyjedzie na szlak. Jako ciekawostkę mogę dodać, że ten tender został prawdopodobnie albo zapożyczony ze setki, albo prawdopodobnie błędne oznaczenie, bo tu jest oznaczenie tendera tej Y4207, a on jednak jest czynny do dzisiaj. TY, najcięższy czynny parowóz na ziemiach polskich. TY51137. Habówka. Popatrzcie na to, moi kochani. Ups. Dalej mamy TY45 o numerze 386. Też jeden z najcięższych parowozów. Drugi najcięższy parowóz na ziemiach polskich. Czyli TY51 o numerze 182. Numer 182. Nieczynny parowóz typu TY51, ale zachowany w detalach. Amerykański parowóz, mianowicie TR-202-19. Jedyny zachowany, prawdopodobnie, jedyny zachowany amerykański parowóz na ziemiach polskich. A tu mamy parowóz TW, który jeszcze nie tak dawno latał na Wolsztynie. 2012-13 rocznik. TW-12.